Siema, tutaj Bartek, jesteśmy na Hack the Boxie. Mamy boxa w squash. Jest to box, który jest retired. Jak widzicie, tutaj jest free. Można go robić bez premium. No i ma mało dni. Jest to dlatego, że to są te boxy, które HTB Bot ma FS Builda, czyli pod jakieś tam szkoły, jakieś tam uniwersytety, jakieś tam inne takie bla 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 bla. Ale dobra, wyłączamy wszystko i przechodzimy do naszego zadania. Mamy otwarte kilka portów, 2280, 111 i 2049. Także, mimo tego, że na starcie mamy Content Discovery, zrobiłem sobie, który w sumie nie pokazał za dużo. Powiedzmy, że pokazał nic. No to jest obvious, show mount, że tutaj będzie coś takiego. Jak widzimy, mamy dwie rzeczy do zamontowania. Jak się montowało? Nie pamiętam z palca, zaraz sobie zobaczymy. Czyli wpisujemy, to każdy powinien zrobić. Hack Tricks, ponieważ ten port, który pokazuje tutaj montowanie, to jest 2049, jest to NFS ACL. Mamy tutaj Pentesting NFS Service. I teraz przechodzimy. Dobra, tu mamy V2, V3. Nie wiedziałem, że V4 istnieje. To coś skarb. Okej. Okay. Ciekawe. Gdzie tu będzie? O, tu mamy mounta, także prosta sprawa. Wystarczy umieć czytać, co tu jest napisane, także tworzymy sobie folder, na przykład nazwiemy go new. No i po kolei. Pierwsze, co chcemy, to ustawić nasze miejsce, z którego montujemy, na przykład home rows. No i dajmy to w właśnie new. No i zobaczmy, czy tyle wystarczy. Jeszcze sudo dodajemy mu. Uwaga, uwaga. New zamontowane. Także weźmy jeszcze mkdir new 2 i zróbmy to samo, tylko że teraz var www.html. Ja tak patrzę, to już widzę plus minus, o co tu będzie chodzić. New 2. Ok, tutaj jest coś takiego. Tu widzimy, mamy tunnel user, tu mamy takie coś www.data user 2017 i tutaj mamy znaki zapytania z tego powodu, że tutaj widzicie, nie ma X-a. Brak X-a oznacza, że jest to tak zwany mount read only. Nie wiem, czy będzie to napisane. Read only. Nie ma czegoś takiego. Na OSCP w ich PDF-ie jest coś takiego. Więc można coś w tym stylu zrobić. Tunnel user, ale na początek przejdźmy sobie do tego new. Czy coś tutaj ciekawego siedzi? Zróbmy sobie rekursywnego LS-a. Tu widzimy passwords KDBX w documents. To już jest ciekawe. Także przejdźmy sobie do documents. I skopiujmy sobie ten plik. Raz, dwa. Chyba wystarczy tyle. Tak jest, mamy ten plik tutaj. I dobra, wróćmy sobie tutaj. I teraz chcielibyśmy przeczytać tego naszego. Oj, przepraszam. Tego naszego New 2. Jak tu widzimy, mamy 2007. Także. 17, przepraszam. Także co my musimy zrobić? Weźmy sobie wertykalny ekran. Mamy sudo add user i chcielibyśmy tutaj. Czekajcie, bo ja nie pamiętam w sumie. Add user in Linux. User add, ok. Tak? No i okej, wystarczy. I chcemy tutaj dać mu nazwę taką. Kali. Minus U, okej.
Dajmy mu 1001, nie? A nie, zaraz, minus takie. I nazwijmy go jakkolwiek. Jakkolwiek. Ok, new password, enter, enter. Ok, raz, dwa, trzy, cztery, enter. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz, jak sobie damy sudo su jakkolwiek, widzimy, że mamy takie UID. Także w tym momencie, przechodząc do new2, widzicie, mamy coś innego niż było tutaj. Takie podstawy Linuxa. No i teraz, co jest takie ważne, pomijając, że możemy na plik przeczytać. Ok. Co jest takie ważne? O, to może jednak będzie jeszcze ciekawsze niż takie trywialne. Zaraz zobaczymy, czy to jest to ultratrywialne, czy tylko trochę trywialne. Przejdziemy sobie tutaj. Build better. I czy to jest to, co myślę? Oj, nie wiemy. Login. Search jakiś. Index. Bo jakby apka była napisana. Bo widzicie, my teraz mamy tutaj file system zamontowany. To znaczy, że new2, jak ja sobie dam echo aaa do aaa.html, to ja w tym momencie tutaj będę miał to, widzicie? Także ja, jakby apka była napisana w PHP, w języku PHP, ale nie widzę, czy jest napisana, ale możemy to łatwo sprawdzić. Zróbmy sobie tak. Nano test PHP. Echo a znowu, albo nawet tym razem BBB, bo się pomylę. I zamknijmy PHP. No i zobaczmy, czy PHP się wykona. Jak widzimy, PHP się wykonał, także jest to trywialne. Zróbmy sobie copy user share web shells PHP reverse shell do czegoś takiego. Tak, żeby nikt mi tego nie wykrył. No i teraz IP all. Bierzemy sobie to. VNP. 1234. Edytujemy sobie ten pliczek. No taki fajny, trywialny boksik do nauki. Bo, w sensie, no jeszcze nie skończyłem, ale wygląda trywialnie. W sensie wszystko. Takie, że jest na tacy, że to jest takie oczywiste, nie? Mamy Shella. Jesteśmy Alexem. What? Od razu Alexem. CD Paul. CD Alex. I możemy przeczytać flagę, bo jesteśmy Alexem. Czy mogę utworzyć tutaj SSH? Mogę. Dajmy teraz SSH myślnik Kagan. Bez hasła wszystko. I teraz stąd wyjdźmy. Jesteśmy znowu Kalim. I teraz co? Teraz weźmy sobie. Ale tutaj nie mam. Authorized keys. O. Chciałem dokładnie to. Wiecie, my Americano language jest taki. Not perfect. Zróbmy sobie id rsa.pub do tego. Następnie wykatujmy id rsa. Weźmy sobie ten kluczyk prywatny. Nano id rsa. Dajmy mu chmoda 400 albo 600. Jest to obojętne. Id rsa i teraz ssh alex małpa. To minus EIDRSA jest. Nie jestem Alex? Alex. EIDRSA authorized keys. Ciekawe. Nawet bym powiedział, że dziwne, że nie działa.
Serio? Ale dziwne. No ale trudno. Przejdźmy sobie tutaj w takim razie. Nieważne, przejdźmy tutaj. I co my tutaj mamy w katalogu do mamy usera? No dużo nie mamy. Czy sudo minus L coś nam dał? Niestety nie. Python trzeci, spawn shell. Idziemy dalej. Żeby sobie przespawnować, znaczy zespawnować tego shella TTY, no i zobaczmy sobie sudo minus L. Niestety nic nam to nie daje, musimy przeklikać teraz chwilkę. W sumie to jest ciekawe. Okej. Okay. Myśmy mieli dostęp tutaj, prawda, do ROSa, bo to jest X, zobaczmy tego ROSa. I co my tu mamy? Pierwsze co, to jest całkiem ciekawe, ale zróbmy sobie rekursywnego searcha. Tu widzimy to passwords kdbx, którą się można przyjrzeć. Ale sobie na początek jeszcze zobaczmy, co to jest w ogóle to. A, jakie mam ID? Tak, okej. Okay. To jest X Authority. To jest ROSA. No dobra. No to weźmy sobie linpis. Bo mam dziwne wrażenie, że to nie będzie taka eskalacja, że złam hasło do nam tego, tylko trzeba będzie coś. Bo tam jest manager hasła, nie? KRB, coś tam. Idziemy teraz tutaj, bierzemy. Przejdźmy do TMP, bierzemy wgeta, linpis, bash linpis. To możemy okno chyba zamknąć w ogóle. Oddalmy sobie delikatnie. No i co, czekamy chwilkę. W międzyczasie przypomniało mi się, że w sumie HTB, co to się to nazywa? To się nazywa squashed. Jak mamy to new? Tak. Widzicie? To jest tunnel user. Jak damy sudo su jakkolwiek. Przeczytamy tego, nie? Ale. Trudno. Ja, co my tutaj mamy? Tak, 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 klasyka. Co tu root uruchamia ciekawego? To widzicie x.org? Roz też coś tutaj w tym procesie jest. A to x.org wygląda podobnie do tego, także to może być ta eskalacja. Dobra. Zobaczmy, co to w ogóle jest. Czy hacktixy mi coś powiedzą? Tak. Ajajajajaj, nie fajnie. Czekajcie. A może zamiast tego to. Kurde.
Prawie pewien, że to będzie ta eskalacja, ale musimy jeszcze chwilę poczekać. Może coś znajdziemy innego? Rost tych procesów ma nawalone, to widzicie, keep as exec, coś tam, coś tam, coś tam, file. Sockets listening. Ciekawe. Jakiś socket tam słuchuje sobie. Dużo tych socketów, powiem szczerze. Jakieś kontenery tam są. Znowu ten Xorg. Jest, kurczę, co to będzie? Może takie coś? Pentesting z X11. X11 to mi się kojarzy z takim sposobem forwardowania. Okej, okay, to może być to. A, zobaczymy. Kurde. Scrolluję i scrolluję. Lokalnie takie defaultowe te porty, także nic ciekawego. Dobra, wiecie, ja pójdę do tego już. Keylogging. Będzie ty jesteś tutaj. Nie w Keyboard Stories. Remote desktop view. The way from this. XRTP, get shell. Dobra, pójdźmy w ciemno, w sensie. Enable to display 00. A jak mogę wylistować jakieś te? Rozmiar napierdolony tych procesów. Dużo. Zobaczmy, gdzie to było.
Tu jest jakiś, czekajcie. Tu jest jakiś dwukropek zero. I co? Kurde. WinInfo. Root 3Display. Taka komenda? Nie wiem. Dobra, zróbmy takie coś, a chłop miał tutaj, czyli tak. Nie wiem, zobaczmy to może. O, jakiś lag. No, powiem szczerze, ten lag trochę długo trwa. Oj. Będę już taki leniwy i zostawię tą nazwę pliku. Jeszcze spawn DDY. I dobra, chciałem to zobaczyć. No to jest jakiś nieskończony lag, rozumiem, w takim razie, bo to z tego co wiem, powinno mniej więcej od razu zwrócić. Dobra, jak nie możemy tego tak zobaczyć. Gdzie ty jesteś, kurde? To komenda tutaj. Nie możemy tego tak zobaczyć od razu, to trudno. Zobaczmy sobie coś dalej może. Okej. To ja rozumiem, że ten pliczek, gdzie tutaj jest taki akces. A, sobie zrobię tę komendę jeszcze, bo to się może przydać. Where is to? Chyba też nie wiem. Ten pliczek to służy jako takie sesje, jakby takie cookie sesyjne. Aha, i wtedy można tego screena przekonwertować do zdjęcia, tak? Okej. Dobra, jak nie mamy tutaj dostępu, tego pliku nie możemy przeczytać, prawda? W sensie. Go się nie da przeczytać. A zobaczmy, czy da się go przeczytać jakby inaczej. To znaczy. To znaczy tak. Wejdźmy tutaj. Tunnel user.
Kiedy ja to dodawałem jedno? No. Co tu się wydarzyło? Dobra, ja to muszę chwilę pokombinować z tym, bo nie wiem, co się dzieje. No powiem szczerze, ten user już troszkę tutaj istnieje. Jest tak wysoko, nie? Nigdy go nie widziałem. Teraz zobaczmy, może tutaj podmienię bin bash. Może się uda na niego przenieść. Dobra. Mogę to teraz przeczytać? O, mogę. Mamy squashes, coś tam, coś tam, coś tam, meet magic cookie. Dobra, to jest ciekawa opcja, można to w heksie przeczytać, to jest wyraźniejsze, taka ciekawostka. Ale tu widzimy, że jest to tej maszynki. Authorization work. Ok, invalid, dokładnie. Czyli wiecie, czy to jest to samo? To nie jest to samo. Zobaczmy jeszcze tą komendę tutaj. Może to jest jednak proste, ja się bawię z czymś niepotrzebnie. Gdzie to? Tutaj. Tak. Tak. Niestety nie. No dobra. Ale teraz możemy. Dobra, po co w ogóle chcemy mieć do tego dostęp? Jak sobie weźmiemy to. I. No dobra, sobie to. Czekajcie, jakby to zrobić ładnie. Przepraszam. Możemy skopiować to cookie. Sobie do tyłu. Permission denied. Permission denied. Jak nam Python 3 minus M HTTP server 81. To teraz będę mógł, czy nie będę mógł? I weźmy teraz to do TMP wgetem 81 i ten pliczek. Nie ten ekran, przepraszam. Udało się. I udało się. Czyli widzicie, z mounta zrobiliśmy sobie kopię. Jesteśmy tutaj. I teraz co, jak to zrobić? Teraz to bierze ten swój ekran z czegoś tam, z jakiegoś miejsca. I. Prawdopodobnie z katalogu domowego usera. Widzicie, to jest katalog domowy usera, czyli tutaj. LSA Home ROS. Jak ja wezmę sobie tam echo mojego home'a, to jest mój home. Więc ja teraz. Możemy sobie wziąć katalog domowy jako eksport. Katalog domowy. Home Alex. I następnie skopiować sobie ten pliczek do Home Alex. I teraz powinniśmy móc to wyświetlić. Czyli zobaczmy najpierw to.
O, widzicie, mamy tego screena, to co mówiłem, bo teraz dostaliśmy jakby to ciasteczko sesyjne. I teraz ten chłop, co tutaj pisał, że możemy sobie wziąć to. X, bla 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 bla. Display 0 do czegoś takiego. Enable to open display. Kurczę. O co ci chodzi tutaj, kurczę? O, dokładnie to. To jeszcze robi trochę ciężej, ale czemu to nie działa? Enable to open display. Jak będzie zmienny wariant Linux. Env. Nie widzę żadnej zmiennej, która by mnie mogła interesować. O, variable show. Może ten skurczybyk, to używa jakiejś tej. Ja o tym nie wiem. To co, szukamy X Authority. Tak? Zobaczmy tego. Dajmy mu X Authority, to się równa. Niech będzie Home, Alex, to. I teraz ta komenda cała. Enable to open display. Dobra, a może X Authority to się równa. TMP? Ciekawe.
Jest jakiś procent szansy, że ktoś zepsuł maszynę, ale jak duża jest to szansa? Całkiem duża, w sumie. To ja skopiowałem. Kurczę, tutaj mi coś robi. Widzę tego screena wyraźnie. O, tu w ogóle to będzie chyba screen z keypassa jakiś. Czyli prawdopodobnie to ten pliczek, co go tutaj mamy, to właśnie będzie hasło do niego, czy coś takiego na tym screenie. Kurczę, nie wiem, co tu zrobić. Widzicie, nawet to display empty. Display. Wszyscy tak robią, no kurczę. XWD. Display target to screenshot. Kurde, ładne poki tworzą, ale mi nie działają. Muszę chwilę zastanowić, wrócę, jak coś wymyślę. Dałem resecik. Dziwna akcja. Linux się 3 minuty resetuje i nadal nie działa. A, nie działa, bo mi się tutaj HTTPS wymusił. Mądre przeglądarki, lubię takie. No, jak tutaj nie odmontowałem tego, to są delikatne problemy. Dlatego zrobiłem nowy folder. No i montujemy to drugie. Wiecie, jak ja skończę, to ja wrócę do Was za chwilę. Tak przy okazji, może ktoś nie wiedział, można to samo zrobić kerlem i mamy shella. Taka ciekawostka, nie trzeba do przeglądarki wchodzić. Magic. Dobra, to powtórzę, bo to może być dla niektórych ciężkie. Także tylko się znajdę w tych monitorach. Wejdźmy sobie z tego, zróbmy sudo su tunnel user. Przejdźmy do new. Tak. Teraz ustawmy serwer Pythonowy. Teraz weźmy sobie ten pliczek. Ten. I teraz spróbujmy tej komendy, czy ona podziała. Enable to open display. Świeżo po restarcie, więc coś robię nie tak. Wiecie, wkleiłem jeszcze raz i teraz działa. Mamy tego screena. No to kurde, bierzemy do siebie.
No i wykonujemy ostatnią komendę, jaka tu była napisana, czyli convert. Convert command not found. O, a ty found. No to jak ty found, to pokaż mi to. Dobra. Jeszcze jedna ważna rzecz. Przejdźmy do HTTP squashed zapas. I new documents. Tak. Czy ja mogę to jakoś otworzyć od razu? O, okej. Nie wiem, password. Mam key pass X na pchali, fajnie. Dobra, mamy to. Tego konwerta trzeba zrobić. No i otwórzmy screenshot.php.png. I tu mamy hasło roota, jak widać. Wiecie, ta maszyna już jest trochę stara, więc ja wam to pokażę po prostu w sumie. Jak ktoś jest na tyle leniwym śmieciem, że sobie przyjdzie i tylko sobie przepisze hasło, to i tak zostanie takim śmieciem, więc duża różnica. A może ja będę nieleniwy i może ja zamarzę to hasło, będę jeszcze lepszy. No i co, mamy flagę roota. Także maszyna ukończona. Tyle, Damian. Dzięki za uwagę. Na razie.